Chciałabym, wie pan, bo mam wnuki, które są tutaj po studiach, są, którzy jeszcze studiują, żeby ten Wrocław był podobny do miast, gdzie są metra. Byłam w Budapeszcie, piękny metro. Moskwa też ma bardzo piękny metro. To są kraje bogate. Moim zdaniem Wrocław to trochę za małe miasto jak na metro. Tramwaje, mi się zdaje, że to jest wystarczające środek lokomocji. Także metro jest niepotrzebne, nie musimy się upodobniać do Warszawy. Myślę, że lepszą inicjatywą byłaby ta kolejka szybkotorowa, która bardzo się dobrze sprawdza w Berlinie na przykład. Tak więc dlaczego nie pójść jakimś takim tropem, który już jest sprawdzony? Moim zdaniem komunikacja jest na tyle dobra, że nie ma sensu marnować bardzo dużej ilości pieniędzy na metro. Nie, to już Niemcy z tego zrezygnowali, też robili badania wstępne. No ale niestety, ale w technikę niemiecką wierzę, pomijam ustrój, czy był hitlerowski, czy współczesny. Nie jestem tego zdania, ponieważ uważam, że Wrocław nie jest na tyle dużym miastem, żeby istotnie potrzebowało metra. Myślę, że powinno powstać coś w rodzaju szybkiego tramwaju, jak jest to w kilku miastach w Polsce. Myślę, że tak, bo Wrocław się tak rozwija, że jest ciężko przedostać się przez ulicę samochodami. Także myślę, że raczej tak. No, myślę, żeby się przydało. W takim Wrocławiu jest to duże miasto i na pewno by się przydało. Nie, żebym chciał, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe we Wrocławiu.